Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto już trzecie spotkanie z Baldur's Gate 3. I podobnie jak ostatnio, tak i teraz gram już na kolejnej aktualizacji. Ta tym razem ponoć ma się skupiać na łagodzeniu crashów, upłynnianiu bitwy, bo ponoć istnieją sytuacje, w której po prostu wiecie, po wygranej walce przeciwnik, czy najpierw wygranej w sumie, w trakcie bitwy przeciwnik się zacina, myśląc o tym, co zrobić w ramach rundy i nic nie robi ostatecznie przez najmniej na to godzinę czy dwie. Powiem szczerze, mnie to nie spotkało, ale no, warto sprawdzić i przy okazji jak już idziemy. Okej, widzę status pętanie, to może być jednak ciężkie. Zobaczmy w ogóle, co się dzieje, no i właśnie. Dobra, scenka jakaś. Don't die. Czyli o nich jakoś pętał i chcą mu pomóc. Survivor they're trying to save. It's the gate from the ship. To jest co prawda na charyzmę, więc nie. Nie. Tego nie będę używał, zdecydowanie. Co wy wyprawiacie? Zostawcie go, ten potwór... Niech ten potwór zdycha. Aha. No i mamy komplikację sprawy, jak zwykle. Super. O, no patrzcie w ogóle, jak blisko jesteśmy wszyscy. Cztery. Dobra. W sumie weź, zajmij się nim. Wstęp na serce, chyba tak się nazywało. Będą tylko i angielską nazwę, czyli Shadow Hearts. Tak, wstęp na serce, dobra. No i oczywiście chybienie, bo czemu miałoby być inaczej. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, coś tak czuję. Dobra. A spróbuj dobić to coś najpierw. I proszę, ej, czy ja właśnie to wygrałem, dobijając to wcześniej? Fire in the sky and then the voice. Oh God, the voice. What happened? Aha, i ona z nim gada. Potwór drygował wam jak kiełkami. Wow. Nie sądziłem, że to zadziała w ten sposób, a jednak... Proszę bardzo, jednak tak naprawdę oferuje może chyba wiele rozwiązań. She's been dead for years. That thing got into our heads, drove us mad. We wrecked our boat, just trying to get close to it. Ciekawa sprawa, muszę przyznać naprawdę. What do we do now? A. Przy okazji, taka jeszcze malutka informacja. Dzisiaj wyjątkowo rozgrywkę prowadzę na wersji DirectX 11, po prostu dla testów, czy jest jakaś różnica. Po kolei, przede wszystkim, gdzie jesteśmy? We're nowhere. That's the point. Even with a boat, Baldur's Gate is days. Wait. Aha. You. I can feel you. Just like aha. One of those things. Super. You're one of them. There's something in your head. Aha. Please, we'll take our chances out here. Just leave us be. Aha. Super. Czyli my im pomagamy? The Mind Flayer made them its puppets. No, tak trochę spóźniony zapłon, ale tak. Dobra. Sytuacja jaka jest. Droga przyjaciółko, masz jakieś leczenie? W sumie miała się. Już nie mogę tego użyć, dobra. Kolejny szybki zapis i nie wiem. Może zwiedzajmy to wszystko jakoś. W sumie nie wiem, co mam mówić. Ale to może... Tego bym się nie spodziewał, że da się po prostu szybko zaszarżować na tego potwora, dobić go w ten sposób i to zakończyć całą bitwę. Pewnie takim sposobem, nie będę ukrywał, straciłem sporo expów, ale... Ej, no nie będę był, nie powiem tak, nie powiem, nie był najprościej w świecie, nie wiem. I... Może to będzie marnotrawstwo, ale chyba lepiej będzie, jeśli wypiję tą miksturę. W szczególności, że podkreślam po raz kolejny, gram magiem.
A jeszcze żadnego pancerza nie zdobyłem. Chciałem mag właśnie, który będzie mógł spokojnie z miecza korzystać. Dobra, wiem kto to jest, powiem wam szczerze. Pamiętam go właśnie z pierwszej zapowiedzi w ogóle z menu i w ogóle. To jest jeden z towarzyszy potencjalnych prawdopodobnie. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Dobra, spokojnie, cofnij się. Okej. Okay. Can you see it? Mhm. Chyba tam coś jest. A nie, to tylko dzik. Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Aha. Hmm. Iść do rabunku, to kiepsko ci idzie, Elfie. I just need information. I saw you scuttling about on the ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind Aha. twists. O, proszę, patrzcie, nieprzetłumaczone. Ciekawa sprawa. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Mm-hmm. Nie wiem jak, ale coś nas właśnie połączyło. The tentacled monsters. Whatever they did to us caused that link. They took you too. I saw it during whatever just happened. Kłamstwo, oczywiście. I was ready to decorate the ground with your innards. Zresztą, akurat, nie ukrywam, to jest niedopracowanie jeszcze Early Accessowe przynajmniej. No bo fajnie, że jesteśmy wszyscy na bieżąco. Please, allow me to introduce myself. Teraz widzicie jego zęby? My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Prawdopodobnie jest wampirem. Mhm. Powiedz mu swoje imię i swoją historię, okej. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Mhm. Tak, zamieniałem nas w te maskowe potwory, czyli wybierzców umysłu. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Powinieneś podróżować ze mną, razem mam większe szanse. I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. No, fajnie, fajnie. W ogóle ciekawa sprawa. Jego chyba nie obchodzi, kim jestem tak naprawdę. Patrzę po to, że jestem Gitianki. Czyli bądź co bądź z rasy, która atakowała ten statek wtedy. A mimo to, na zasadzie, a dobra, prowadź, idę z tobą. Ciekawa sprawa naprawdę. Ale dobra, nie mnie oceniać. I patrzcie, wszyscy mają po prostu więcej HP ode mnie. Ale zanim to chcę zobaczyć w ogóle, czym on się posługuje, jakie ma statystyki. Bo nie ukrywam... Nie znam się na nim ani trochę. Dobra, nie wiem, co jest nasze posępne serce. I on ma sztylet oraz krótki łuk. Przeszywanica 11 plus 3 ze zręczności. Niewiele lepsze od mojego tam. Nawet odpuszczę sobie, to jest tak... Panele postaci, 17 zręczności, nieźle, inteligencja nie za wysoka, kondycja niższa ode mnie, w sumie co ciekawe, mam najwyższą z całej tej trójki, a i tak mam najmniej HP. No bo na razie mnie jeszcze jakoś szczególnie nie jest, także nie lubią. I teraz co my tu mamy? Elfia szkoła walki, elf wysoki, nie no, wszystko jest tak na razie typowe. Nie, dobra, może wydawało mi się, że jest wampirem. Z tego co każdy coś wspominali o tym, że będzie jakiś wampir, ale no już nie pamiętam co i jak. Jak na razie wygląda na normalnego gościa. Ale dobra, tak czy jak. Bardzo dobry w atakach na dystans oraz broniach, które mają dopisek finezyjna. Nawet przeciętna siła, w sumie na równi z moją.
I tak wiem, że zrobiłem sobie postać, która nie jest ani dobra w zręczności, ani w sile. Swoją drogą powinienem to trochę zmienić. No ale cóż, ona nawet przeciętna, dobra, fajne. Nie jest źle. W takim wypadku też poczekajcie tutaj, idę zobaczyć, co tam się dzieje. Oczywiście dalej mam na sobie zbroję maga, czyli klasa pancerza wyższa 3. I co, serio, tu nic nie ma? Deep grooves in the mud around that rock. Aha. Dobra, czyli za mało siły. Ale przynajmniej coś, żebym znalazł, dobra. Choć tutaj cieniste serce. To chyba bym na nim mówił Shadowheart, bo tak jednak przywykłem, powiedzmy, z angielskiej nazwy. Teraz Starki już tu biegnie. Jakby inaczej. W końcu tylko ja go nie kontroluję, to NPC-ów. Czy jak NPC. AI, tak zwane, przejmuje władzę nad tym wszystkim. Robi głupoty. A teraz co my tu mamy w tej skrzyni? Rubin. Notatnik harfiarza, mikstra szybkości, złoto i mapa harfiarzy. Zobaczmy w ogóle, co my tu mamy tak właściwie. Podniszczony zbiór raportów, spiętych ze sobą pieczęcią przedstawiającą księżyc i harfę. W dokumentach wielokrotnie wspominana jest świętokradcza działalność miejscowej sekty Selunitów. Okej. A w mapie? Ta popełniona, zniszczona mapa przeszła przez dziesiątki rąk. Mam symbolem harfy zaznaczony rejon o nazwie Wieży Wschodzącego Księżyca. Na pobliskim lesie narysowano inkaustem nieduży półksiężyc. Pod półksiężycem znajduje się zdobiony później dopisek skrzynia. A nie zdobiony, zrobiony, Jezu, ja, jak zwykle. Oj, nie umiem dobrze czytać na głos. A teraz szybciej. Wskakuj tam. Ty, Shadowheart też. I dobra. Mamy już 3 osoby w drużynie, teraz tylko w sumie... Co to jest? A, rybacy. Okej, czyli tutaj się udali. Nie wiem, czy można z nimi pogadać, czy nie. Pewnie nie. Aha, ci się boją po prostu. Smutna sprawa. My ich ratowaliśmy, czemu w sumie ja głównie. Zabijając potwora, który miał ich kontrolować, a tutaj nagle... Oni naprawdę się mnie boją. No cóż, można było się tego spodziewać, dobra. Zresztą mniejsza z tym, jako że już chyba zwiedziliśmy wszystko od tej strony, poza tym niewielkim odcinkiem, ale nie czuję, żeby to było potrzebne, możemy prawdopodobnie już iść tą trasą, o którą miałem iść też, ale jakoś tak o niej zapomniałem. Przy okazji tu jeszcze coś leży. O, mikstra zdrowia na pewno się przyda mojemu Charge'owi. Jako że w sumie... O, martwe gobliny. Gobliński łuk, okej. Nic wartego uwagi. Gobliński scjamitar. To już ciekawsza robota, tylko... Czy ta broń jest w ogóle warta uwagi? Rapier. Nawet nie wiem, skąd go mam sztylet. Nie. Mam lepsze. Aha, nawet z łuku nie mogę korzystać. Bo nie mam broni prostej, tylko poszczególne odmiany. Nieco... Serio? Czy ja ciągle będę teraz te przyciski mylił? Dobra, tak czy siak rapier, finezyjna i w ogóle... W sumie nie wiem, czy do drugiej ręki mogą coś dać. Wygląda na to, że niekoniecznie. Nie wiem, czy to przez to, że ma łuk, czy przez co. Ale wygląda, jakby po prostu nie było niczego, co on jest w stanie wziąć w drugą rękę. Nie, może jak mu sztyleta tu podrzucę, to nagle będzie mógł? Dobra, nie wiem, od czego jest to miejsce, ale najprościej w świecie nie chcę przyjąć żadnej broni. Czyli co, tutaj? Nie. Tak jakby on nie mógł używać dwóch broni naraz. Chyba, że to musi być sztylet, po prostu muszą być dwie takie same. A, no wygląda na to, że muszą być albo dwie takie same, albo po prostu z rapierem nie można mieć niczego w drugiej ręce. Dobra, mniejsza z tym. Masz rapiera, ciesz się tym. No i idziemy. Trzeba po prostu odkrywać dalej i... Kolejna scenka? Czyżby kolejny towarzysz? An intellect devourer nibbling at your ear. Glad to see my eyes deceive me. I'm Gale. Well met. Skąd się wziąłeś? Netherese, I think.
weave so thick on it, it's almost viscous. I had a taste, and just like that, swept from one room to the next. Czyli w sumie moja teoria co do rundu była już prawidłowa. You're staring at me like a Rashimi at a blackboard. You're no wizard, are you? Jak się składa, że jestem magiem. There's a gust of weave about you, but it's a mere breeze. I need a tempest. It'll have to wait. The primary need is a healer. I take it you recall the insertion of the parasite? Yeah, dziwne, żebym tego nie pamiętał. Then you know what happens next. It is to be avoided. I assume you're no accomplished healer either. Powerful cleric, maybe? Nie mogę tego sobie powiedzieć. Then we'll have to find one. And fast. Widać, że akt bóstwa jest naprawdę popularny. We need help, and I'm not sure where we'll find it in this wilderness. How about we embark on the quest for a healer together? Okej. Most excellent. Then without further ado, let's be off. Nie ma polszczenia. Besides, looks like you keep some interesting company. A woman with shadows for eyes, deep as the dark lake. Pleasure, madam. Ciekawe. Indeed. We'll see. O, level up. Nareszcie. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Podklasa, szkoła odpychania, szkoła wywołania, żebyś zaklęć. Z pomocą czarów wywołanych możesz trafiać, tworzyć sfery bezpieczeństwa. Twoi sojusznicy automatycznie wykonują wówczas udane rzuty obronne i nie odnoszą obrażeń od tych czarów. Okej, fajna sprawa. A tutaj co mamy? Tutaj w ogóle energia żywiołów, potężne ataki, uroki. A tutaj odpychanie, przesuwanie osłony, odpędzanie przeciwników i neutralizują magię. Dobra, biorę to. I co tu mamy raz dziennie, kiedy czas czar odpychania pierwszego poziomu lub wyższego, możesz użyć odrobiny magii czaru, aby stworzyć potężną tarczę, aktywną aż do następnego długiego odpoczynku. Maksymalna wytrzymałość to 3 punkty. I pochłania wszelkie zadane tobie obrażenia, kiedy wytrzymałość tarczy spada do 0, otrzymujesz dalsze obrażenia, ale magia pozostaje aktywna. Kiedy rzucisz czar odpychania pierwszego poziomu lub wyższego, tarcza odzyskuje jeden punkt wytrzymałości. A odzyskuje punkt wytrzymałości równe dwukrotnemu poziomowi czarów. Dobra. No i trochę się poplątałem, ale niech będzie to i zobaczmy, czy mam jakieś ciekawe tej rzeczy. Uśpi. Jakieś Thunder Wave i inne rzeczy. Znalezienie chowańca? O. Skok. Nie, no dobra. Z tego, co tutaj widzę, ochrona przed dobrem i złem jest chyba czymś, co powinien nawet wziąć. Nie mówię tutaj, powiem wam szczerze, z perspektywy, powiedzmy, jakichś innych rzeczy, ale bardziej chodzi o to, że chroni przed wynaturzeniami, niebienami żywiołakami, fej, czartami nieumarłymi, czyli może być dobra. I drugie wezmę chyba chowańca, nie wiem jak to działa, ale może być ciekawe. I zostaję odpychaczem. Akceptujemy. Dobra. Teraz tylko najważniejsza sprawa, gdzie to jest ten przycisk, co by na razie wymienić. A niech będzie na razie magiczny pocisk, chociaż nie, one były przydatne. Tylko spadanie na ochronę przed dobrym i złem. Teraz tylko ważna sprawa. Nie wymaga koncentracji. To wymaga, ale będzie wieczny, to już na siebie to po prostu narzucę. O! I przy okazji mam jeszcze bonusy do HP-ków. Dobra, teraz Shadowheart. Czy u niej coś można wybrać? Nie, nic. Co to jest? Przywołanie sobowtóra? Akcja plus boska pomoc przywołuje iluzję, aby rozproszyć przeciwników. Ty i twoje sojusznicy otrzymujecie ułatwianie do testów ataków przeciwko istocie? Jeśli zarówno atakujący, jak i iluzja znajdują się w odległości 3 metry od celu. Fajne. Odpędzenie nieumarłego takie dosyć typowe. Tyle. No dobra. Widać, że ona jest więcej niż tylko lekarzem czy obrońcą. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Drugi poziom. Chytre zagranie sprint. Podwaja twoją prędkość ruchu podczas obecnej tury. Dobra, może być. I ostatni, Gale. No i jego bym zrobił na tego maga od obrażeń, powiem wam szczerze. Tylko spadanie. Nie, nie dzięki. Promienie zatrucia i co tu jeszcze takiego ciekawego jest? Błyskawiczny powrót? Nie. Niech będzie ten magiczny pocisk, chociaż... Dobra, niech będzie to.
I w sumie drużyna już awansowała, czy teraz tylko najważniejsza sprawa, czy dalej mam najmniej życia, razem, tym razem na równi z Gailem, ale okej. Okay. I w ogóle patrzę, chodzę sobie w bańce. To jest ciekawa sprawa. Właśnie, zapomniałem sprawdzić najważniejszy chyba aspekt, drogi kolego. Posiadasz czar? Posiadasz, dobra. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale... Rzucaj to. Bez tego po prostu lepiej, żebyś nie chodził, a nie chcę, żebyś umierał czy coś, więc... Lepiej, żebyś miał na sobie to wszystko. No, nieźle. Drużynka ciekawa, ale nie wiem, czy będzie optymalna, bo w sumie nie mam nikogo, kto się nadaje do takiego porządnego, naprawdę, tanka. No, poza tą babką. Co drogą, jest jakaś opcja związana z ustawieniem drużyny? Oj, niestety mi się nie wydaje się. Więc dobra. Co drogą, to są jakieś ruiny. Oha. Jakieś NPC w nich. Dobra, zrobię ponownie zapis, bo nie wiem, co się w ogóle ma stać. I zobaczmy, co się stanie. You both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. Aha. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop. Uh-huh. Got ourselves competition already. I don't know what the hells you are, but that's our ship. Mhm. Aha. To zdobędziesz do moich pobratyńców, nie do was. Ja powiem w ten sposób. Oh yeah. Well, I don't see any of your kin here to claim it. What's wrong with his face? Freak. Dead freak. Get him. Aha. Oczywiście. Cześć, to tak po prostu. Dobra. Tak czy jak zagrożenie, mogę użyć tego? Mogę, chociaż nie mam pewności, że się uda. Wow, dziesiątka. Dobra, było warte. I teraz tak, nie mogę się wycofać, bo niestety to spowoduje, że... No, najprościej w świecie zaatakuje on, więc... A, w sumie mogę odskoczyć, dobra. No to odskakujemy. I na spokojnie tędy będą potem prowadzić dalej bitwę. Okej, okay, koniec. A, super, jeszcze tutaj jakiś był. No, dzięki. Dzięki, gro, po prostu. Dzięki. Okej. Okay. Oczywiście, nie może skoczyć. A, chwila, oni mogą wspólnie teraz wykonywać ruch. Tak, zapomniałem, że tutaj takiej właściwości dodali. To niech ona tak przeskoczy. Mam jakiś czar, który mogę spróbować łatwo dobić go. A no, mam tylko 60, na broni mam 84, dobra. Już lepiej w ten sposób, okej. Okay. Oj, zapomniałem o Gailu. Jaki lam ze mnie. Super. Dobra. 80. Ale ja zamiast tego bym się chyba skupił na... W sumie nie wiem na czym. Dobra, nie ma chyba niczego lepszego, co bym mógł zrobić, to po prostu... Dobiję gościa prawdopodobnie. Oczywiście. I tam gdzieś widziałem jakiegoś łucznika, co... co jest? Mogę dostać się aż tu, okej. Okay. Nie wiem, czy jest sens używać tego wszystkiego, czy nie, ale dobra. Dalej zbroi nie mam, jednak szarżuję, jakbym był jakimś wielkim wojem, czy coś. No coś tak na niego uwzięliście wszyscy. Dobra, uda się, czy nie? No, oczywiście, chybienie, jak mówić lepiej, dobra. Tutaj miksturę w takim wypadku. Jeden.
Czy tego mnie się wydaje, czy te klasy pancerza wszystkich z mojej drużyny po prostu są badziewne? Nawet tej całej cieniste serce, które de facto nosi średni pancerz, tarczę i w ogóle. Dobra. Strasznie niska szansa. Co znajduje się zbyt blisko i skrzydlenie, co? Chyba nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. W wypadku przywołania sobowtóra. Aha, i to jest ten sobowtór. Jakieś przywołanie sobowtóra? Jaki to ma na niego wpływ? Dobra, mniejsza z tym. A, to używa akcję. Super. A, to jeszcze czarodzieja mają. Pff, tylko tego by brakowało po prostu. Na mniejsza z tym. Jeszcze jeden skok, bo widzę, że jeśli nie zrobię skoku, to mogę wpaść na jakieś niebezpieczne tereny czy coś. Jak u niego z HP-kami? 18. Oczywiście wszyscy będą mieli więcej niż ja. Nie wiem, czy to mądra decyzja, to co chcę zrobić, ale po prostu spróbujmy. No, tak, tak, dzięki, gro. O, super. Przeciwnik też chybił w końcu. Zobaczmy, czy tym razem się uda. Udało się za 8, co? Tak de facto jest nawet w miarę sensownym tym wszystkim. Okej, okay, teraz ty skacz i w sumie, jeśli mają czarodzieja, to może warto byłoby się nim zająć. Wątpię, żeby był jakoś szczególnie mocny, co? Powinien sobie spokojnie móc poradzić. O nie, jeden. O, proszę, proszę, kto w końcu wstał? Serio, tylko tyle może skakać? Gdybym to wcześniej zauważył, to nawet bym nie próbował. Dobra, mniejsza z tym, promień mrozu. Ja to bije. 1-8 zimno. 1-12 elektryka. Oczywiście sens. No, po prostu ognistym pociskiem tyle. Piątka. A maksymalnie było 6. Dobra, nie jest źle. Puszcz się tutaj, na spokojnie. Shadow Heart. Ciekawe, czy teraz czarem łatwiej będzie Damien tego zaatakować. Nie, ale i tak spróbuj. Jasne, jedynka. Co innego mógłbym dostać? Okej, Gale jest bliski śmierci. I w sumie nie wiem, czy uda mi się go uratować. To w końcu moje błędy decyzyjne. Serio? Czy żadna opcja mi nie wyjdzie po prostu? Czemu mam zagrożenie? A, okej. Czy tylko tyle oznacza? Aha, czyli tutaj położenie też jednak ma znaczenie jakieś. Ze skokiem da się tam dojść? Wygląda na to, że może tak? Nie wiem. O, proszę. Udało się. Przynajmniej jeden przeciwnik wyeliminowany. Serio? On próbował uciekać i zdecydował się przyjąć 11 obrażeń na klatę? Aha. Super. Czyli Gale nam padł. A ty, moja droga, wypij tą miksturkę dla bezpieczeństwa i uderz. O, ósemka. Dobra. Gale'owi pomóc nie możesz, ale zostań blisko na wszelki wypadek. Tylko 65? Czemu niby? Przecież miał wyższą szansę. Dobra, mniejsza z tym. Chybienie, dobra, to może chociaż to się uda. A! Czyli ja go zrzuciłem i w ten sposób go zabiłem. Dobra, widać, że to jest jeszcze do większego stopnia niż było w Divinity. Dobra, pomoc. Bo jeszcze by zginął nam. Jeśli bym nie pomógł. W sumie drużyna jest teraz w rozsypce. A
Ale Shadowheart ma jeszcze jakieś takie... Jeden czar ma tylko. I to jest jeszcze tylko 1d4 plus 3. Chyba niedługo będę musiał naprawdę znaleźć sobie jakieś lepsze rozwiązanie czy coś. Dobra, może póki co miksturki. Nic lepszego nie mam. Trudno. Będą chodzić w takim stanie, dopóki nie będę mógł odpocząć. Ale zanim coś, to zobaczmy w ogóle, jakie tam łupy z nich zdobędziemy. Zbroja łuskowa. Średni pancerz. No nareszcie coś przydatnego. Prawda, utrudnia skradanie się, ale... Wiecie, to dla mnie nie jest problemem. Dobra, skórzana znowu nic takiego wielkiego. Ale łuskowa. W sumie nawet nie będę czekał. Mam znajomość, to już od razu. Zakładaj na siebie, no i proszę, patrzcie go. Prawdziwy czarodziej, który jest w stanie walczyć bardzo dobrze. 15? On ty 14 plus 1? A, to na karcie postaci, dobra, to ogólnie mam jeszcze wyższe. Prawdopodobnie po prostu nie... A, zapomniałem, tylko zrzuciłem. Nie są tu uwzględniane wszelkie bonusy. Dobra, przerzucę się na pierwszego lepszego, zobaczymy na raz, zbadaj. Nie, tylko 15? A, straciłem zbroję maga, no tak. Teraz dopiero zauważyłem. Ale tak czy jak, 15? Nieźle. W sumie nie sprawdziłem tego jakoś dokładnie, ale podejrzewam, że jest to na równi, o ile nie lepiej od mojej kapłanki nawet. Dobra, on ma 15 ze zbroją maga. On ma 14, tutaj 14. Okej, dobra. Wiecie co, udało mi się chyba osiągnąć to, co chciałem od początku. Więc jest dobrze. Mam jakieś tutaj... Co to jest? Dobra, tylko gdzie jest to całe odzyskanie mocy? Jest dobra, mniejsza z tym. W następnym odcinku spróbujemy znowu pozwiedzać coś, może nawet odkryć jakieś nowości czy cokolwiek, póki co weźmy po prostu co jest. A, uwięziło ich. I wiecie co? Na zakończenie całkowicie zobaczę, czym jest krótki odpoczynek. A. Czyli klikam i odzyskuję po prostu zdrowie, ale drugi raz tego kliknąć nie mogę. Dobra, tak czy siak, o co tak się prezentuję teraz. No i dziękuję wam wszystkim za uwagę. To by było na tyle, no i trzymajcie się. Hej, hej.